Sławku, powiedz mi, od kiedy jesteś, chodzisz ty w paradach? Od 6 lat. Jakie uważasz, że są cele Parady Równości polityczne? Celem Parady Równości, ciężko mówić, czy jest to polityczne, czy jest to społeczne. Ja za każdym razem idę w paradzie, zgadzając się z postulatami parady. Dbam o widoczność takich osób jak ja, jak inne przedstawicielki, przedstawiciele naszej społeczności. Walczę o równe prawa. Jestem w to bardzo mocno zaangażowany, także cel Parady Równości, postulaty, równe prawa, równe traktowanie, prawa antydyskryminacyjne są dla mnie bardzo ważne. Czy uważasz, że w ciągu tych 6 lat coś się zmieniło na dobrze, na lepsze, na gorsze? Bardzo ciężko jest mi się tu wypowiedzieć. Sytuacja polityczna u nas w kraju jest jaka jest. I mam nadzieję, że z roku na rok w Polsce będzie coraz lepiej. Teraz widzę, że coraz więcej osób boi się po prostu wychodzić. Boi się być widocznymi. Ja się nie boję, ja idę i mam nadzieję, że ciągnę ze sobą inne osoby. Marcin. Tak, Marcin. Dobrze. Proszę powiedzieć, od jakiego czasu pan jest uczestniczy w Paradach Równości w Warszawie? Czy... O, rety, tak naprawdę nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że na pierwszej byłem w jakimś 2005, na pewno dobrze pamiętam to w 2006, bo to była o tyle też dość liczna, ale o tyle znana, że to była ta, która wtedy jeszcze za prezydentury Lecha Kaczyńskiego w Warszawie była zakazana, to znaczy potem oczywiście sąd ten zakaz odrzucił, ale to wtedy była taka sytuacja, w której władze Warszawy nie wyraziły zgody na organizację parady, natomiast MSWiA wtedy zdecydowało, że mimo, że ona nie jest zalegalizowana, to była chroniona przez policję. No to był jakiś 2005-2006, wydaje mi się, że tak. To był no prawie 20 lat minęło już, tak? 17 lat. Paręnaście! W kontekście mojego wieku wolę sobie tłumaczyć, że paręnaście. Dobrze. No. Czy coś się w tym czasie zmieniło na lepsze, na gorsze, jeśli chodzi o ogół postulatów LGBT? O ogół tego, co postuluje parada? To zależy, jak na to spojrzeć, no bo w kontekście sytuacji politycznej i prawnej w zasadzie w regulacjach prawnych nie zmieniło się nic. Natomiast sytuacja polityczna, zwłaszcza ta w ostatnich latach, mówię to oczywiście o rządach Prawa i Sprawiedliwości, to przyczyniła się do tego, że ta narracja wskazująca jakby środowiska LGBT jako wrogów publicznych się nasiliła, więc to na pewno się zmieniło na gorsze. A jakie są dla pana właśnie cele tej parady? A czego pan chodzi? Dla mnie podstawowym celem uczestnictwa w paradzie jest taki najprostszy postulat jakiejś widoczności w przestrzeni publicznej. To jest podstawowa, ważna rzecz i wydaje mi się, że chociażby ze względu na to, na liczebność Parad Równości, która z roku na rok jest coraz większa, no to tu można powiedzieć, że dużo bardziej jest to widoczne niż na przykład było widoczne paręnaście lat temu, bo też te parady paręnaście lat temu były dużo, dużo mniejsze. Po raz który jesteś na tej paradzie? To mam szczerze czy dla publiczności? No szczerze. Drugi raz jesteś. I co uważasz, czy coś się zmieniło od tych poprzednich razów, co byłeś? Czy ta parada osiąga swoje cele w tym formacie, w którym jest? Znaczy ja nie wiem, jakie są cele parady, w związku z tym trudno mi powiedzieć, czy ona osiąga swoje cele. No bo żeby móc to stwierdzić, to trzeba by te cele znać. Jeżeli celem jest pokazanie, że taka impreza może się odbyć i się odbywa, no to cel został zrealizowany. Natomiast jeśli celem ma być no rzeczywiste jakieś przełamanie, jakby to określić, oporu społecznego, bo to chyba trzeba tak nazywać, to mam wrażenie, że tego celu, że ten cel jest osiągany bardzo powoli i tak naprawdę następuje obecnie od tego 2015, powiedzmy 17-16 roku, jak wspomaga, jak się rozumieje, no następuje wyraźny regres. No więc w tym rozumieniu to te cele chyba osiągane po prostu nie są. Cześć, jestem Ania. Czy pani reprezentuje jakieś stowarzyszenie, ruch, czy po prostu siebie? Nie, po prostu siebie. I jak długo pani uczestniczy w Paradach Równości? Tak
naprawdę jest to moja pierwsza parada. Dwa lata temu uczestniczyłam w różnych wydarzeniach wokół parady, ale w samej paradzie nie szłam. Dziś pierwszy raz. A dlaczego? Bo w końcu zdobyłam się na odwagę, żeby wyjść i się pokazać. Co dla Pani oznacza Parada Równości? Jakie są dla Pani jej cele? Pokazać, że jesteśmy fajną społecznością i że razem się wspieramy. Widziała Pani prawdopodobnie, że to jest chyba od kilkunastu lat Parada Równości chodzi w Warszawie i różne były okresy, różne sytuacje. Jakie cele Pani zdaniem udało się paradzie osiągnąć? I jakie jeszcze parada może osiągnąć? Czy coś się udało, czy się nie udało, jak Pani uważa? Tak naprawdę mogę powiedzieć to, co mi dała parada, tak? Bo dzięki temu ja się czuję bezpiecznie, czuję, że nie jestem sama, czuję, że tworzymy wspólnotę. No i też na pewno pokazała, że jesteśmy tutaj i tak naprawdę świadomość ludzi o tym, że istniejemy, o najróżniejszych tak naprawdę odsłonach seksualności dużo się zwiększyła dzięki paradzie. Okej, bardzo dziękuję. Dzięki. Jestem Sonia z Chatka. I Pani nie ma ze sobą flagę? Mam flagę. Jaką? Lesbijek. Od jak długo Pani uczestniczy w paradach równości w Warszawie czy w innych miastach? Jestem pierwszy raz na paradzie. Pierwszy raz, tak? Pierwszy raz. I dlaczego Pani jest? Ponieważ odkryłam, że mam i jakby jestem heteroseksualna, co jest społeczeństwo zakłada, że jest się heteroseksualnym. I przez to wpędziło mnie to przez całe moje dzieciństwo. Myślałam, że jestem heteroseksualna. I po jakimś czasie, kiedy się dowiedziałam, że wcale nie muszę być, ponieważ poznałam wielu ludzi, którzy mi to uświadomili, że mogę wybrać, wtedy uznałam, że tak. Pani obserwowała parady na przestrzeni lat, bo od kilkunastu lat ta Parada Równości w Warszawie przynajmniej jest, tak? Tak. Jak Pani uważa, czy parada osiąga swoje cele? Co udało się osiągnąć, czego się nie udało? Czego by Pani chciała od tej parady, co by Pani było lepsze w życiu, powiedzmy tak, i czego parada mogłoby, co parada mogłoby zmienić? No na pewno dobre jest to, że coś takiego w ogóle ma miejsce. Doceniam to, ale mogłoby to na przykład, nie wiem, być częściej, nawet poza, na przykład całym miesiącem tęczowym, bo też jest tutaj bardzo wszystko robione pod konsumpcjonizm i ludzie też mogą na tym dużo zarobić i chciałabym, żeby po prostu ludzie wiedzieli, że to jest po prostu dobre i trzeba to nagłaśniać i tyle. Okej, czyli firmy prywatne, powiedzmy tak, albo korporacje z parady korzystają. Natomiast jeśli chodzi o cele polityczne, jak Pani uważa, czy parada te cele realizuje, czy coś udało się społecznie, politycznie zmienić w Polsce? Czy ja wiem, no na pewno jest sporo ludzi, znaczy sporo, no jest ich o wiele mniej niż takich ludzi, którzy są transfobiczni i w ogóle inne sprawy. Jednak na przykład mamy Roberta Biedronia, który nagłaśnia te sprawy i takich ludzi powinno być więcej. Oczywiście niektórzy nie są fanami jakby jego, nie wiem, pana całych politycznych, można powiedzieć, wyborów, ale jeżeli chodzi właśnie o całą tęczę i tak dalej, to taka postawa powinna być. Też nie mówię, że wszyscy politycy i inni ludzie powinni być, nie wiem, tak właśnie nagłaśniać, jak robi to pan Biedroń, ale chociaż powinni być otwarci i no po prostu szerzyć, można powiedzieć, akceptację, a nie na odwrót. Magdo, powiedz mi, jaką flagę teraz ze sobą w ogóle masz? To jest flaga sojuszników, osób wspierających LGBT+, osoby nieheteronormatywne. Powiedz mi, po raz który jesteś w Paradzie Równości, uczestniczysz, jak długo? Znaczy, pierwszy raz byłam, jak Lech Kaczyński jeszcze zakazał Paradę Równości. No to było chyba w 2005, ale nie chodziłam na każdą. Także regularnie to chyba od 2016 albo 2015. Jakie są dla Ciebie cele uczestnictwa Twojego w tej paradzie i co byś chciała, wiedziała od samej parady, jako takiego większego zgromadzenia? Jakie cele widzisz? Znaczy, moim celem tutaj jest konkretnie bycia tutaj i po prostu okazanie wsparcia. Że są osoby wspierające, zresztą no,
tym celu też jak jeździłam do Białegostoku i Lublina, bo tam to wsparcie było no, bardziej tutaj potrzebne niż w Warszawie, gdzie jest parada od wielu lat i jest na oku spokojna. Czyli porównując Białystok, Lublin i z drugiej strony Warszawę, uważasz, że jednak no, coś parada wnosi w życie przynajmniej jednego miasta? Nie no, zdecydowanie wnosi. Ja myślę, że w życie lokalnych osób nieheteronormatywnych wnosi bardzo dużo. No bo to przynajmniej jest ten jeden dzień w roku, kiedy mogą zobaczyć, policzyć się, być może nawiązać jakieś znajomości, być może powoli wejść w aktywizm. To jest ważna rzecz sama w sobie. A ta warszawska no to jest przede wszystkim no, rozrywkowy. Normalnie było, no chociaż być może w tym roku będzie miała trochę inny wydźwięk, zobaczymy. A to jest dobre, że parada staje się rozrywkowa, jak uważasz? Ja nie wiem, dobrze czy niedobrze, to zależy od zapotrzebowania uczestniczących po prostu.